Podcast naukowy Adamet Smart Up. Dużo mówimy w podcaście naukowym Adamet Smart Up o najlepszych i najsłynniejszych zagranicznych uczelniach. Ale nie każdy chce i może studiować za granicą. Na szczęście w Polsce nie brakuje uniwersytetów, które potrafią zaoferować swoim studentom wyjątkowe możliwości edukacyjne. Dzisiaj opowiemy Wam o międzywydziałowych, indywidualnych studiach matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. To wyjątkowe miejsce na mapie polskich uniwersytetów. Dlaczego? Nieraz proste pytania wymagają skomplikowanych odpowiedzi. Na pytanie, co studiujesz, spodziewamy się zazwyczaj jednego słowa. Prawo, historię, matematykę, fizykę, medycynę. Ale są w Polsce studenci, którzy po usłyszeniu tego pytania biorą głęboki oddech i zaczynają wymieniać nie tyle kierunki, ile przedmioty. Bo w Polsce, podobnie jak na wielu zagranicznych uczelniach, wcale nie trzeba być zamkniętym w obrębie jednego wydziału. Swój przebieg studiów można układać jak klocki Lego. Wasze naukowe pasje i zainteresowania nie muszą, i bardzo dobrze, koncentrować się na jednym przedmiocie albo na jednej dyscyplinie. Świat jest skomplikowany, a wy macie prawo do skomplikowanych zainteresowań. Międzywydziałowe, indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, czyli w skrócie MISMAP, to wyjątkowy sposób, aby studiować to, co się naprawdę lubi. Czym zatem jest MISMAP? Formalnie są to tak zwane studia międzyobszarowe, które pozwalają studiować w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W praktyce wygląda to tak, że studentka lub student pod opieką tutora, profesora lub adiunkta samodzielnie układa sobie plan zajęć i wybiera wykłady, które go interesują. A ma z czego wybierać? Bo do dyspozycji ma aż 8 uniwersyteckich wydziałów: biologii, chemii, filozofii i socjologii, fizyki, geografii, geologii, matematyki, informatyki i mechaniki oraz wydział psychologii. Brzmi imponująco, prawda? Ale my na naszym podcaście naukowym Adamet Smart Up, jak każdy dobry naukowiec, musimy dane sprawdzić w praktyce. Dlatego zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Agatę Momot. Agata była uczestniczką programu Adamet Smart Up, a dziś studiuje w Warszawie na międzywydziałowych indywidualnych studiach matematyczno-przyrodniczych. Agato, no właśnie, wyjaśniałam naszym słuchaczom, że w przypadku studentów MISMAP pytanie, co studiujesz, nie jest takie proste. A jak to jest w Twoim przypadku? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ja sama, kiedy na październiku rozpoczynałam, ja nie byłam pewna do końca, na czym one polegają. Jednak już teraz, na trzecim roku, przygotowując się do licencjatu, mogę troszkę więcej o tym powiedzieć. Przede wszystkim student, czy też osoba, która ubiega się o przyjęcie na studia, wybiera jeden kierunek główny, który zamierza studiować. Może to być biotechnologia, chemia, filozofia, matematyka, informatyka. Dokładna lista kierunków głównych znajduje się na stronie MISMAP-u, ja całości nie pamiętam. W ramach tego kierunku realizuje się określone minima programowe, czyli jest to lista przedmiotów, które dana osoba musi zrealizować. Dodatkowo student może zrealizować, tak jak już wspominałaś, przedmioty wybrane z oferty wszystkich wydziałów UW, w szczególności na kampusie Ochota, gdzie znajduje się większość wydziałów, oraz też na Wydziale Filozofii, Socjologii oraz Psychologii, które znajdują się poza wydziałami na kampusie Ochota. Dodatkowo jest każdy student objęty opieką tutorską osoby pracującej na uniwersytecie ze stopniem co najmniej doktora. Wobec tego, jakie są Twoje wiodące zainteresowania, na co położyłaś nacisk? Moje zainteresowania, trzeba przyznać, ewoluowały już od początków studiów, a raczej to, na co kładę nacisk, ponieważ zawsze interesowałam się biologią, natomiast rozpoczynając studia, zamierzam łączyć biologię, biotechnologię z bioinformatyką, czyli główna myśl, biochemię i bioinformatykę. Dlatego na pierwszym roku realizowałam przedmioty z biotechnologii, chemii oraz bioinformatyki, na Wydziale Matematyki, Chemii oraz Biologii.
Wówczas moim głównym kierunkiem była chemia. Na drugim roku zmieniło się to. Zdecydowałam się już zapisywać na przedmioty tylko z informatyki i wówczas realizowałam przedmioty na Wydziale Fizyki, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, wciąż Biologii oraz Chemii. Natomiast teraz na przykład skupiam się już tylko na informatyce oraz biotechnologii, nie decyduję się na przedmioty z pozostałych wydziałów, natomiast oficjalnie jestem na kierunku biotechnologia, ponieważ, co jest ważne, w ramach studiów międzywydziałowych można zmienić swój główny kierunek i wówczas obowiązują nas inne minima programowe, które musimy zrealizować. A powiedz proszę, jak układasz swój plan zajęć? Jaka jest też rola opiekuna naukowego ze strony uniwersytetu? Dotychczas współpracowałam z dwoma pracownikami naukowymi na uniwersytecie i bardzo dobrze wspominam tę współpracę z profesorem Wojciechem Zwolakiem, natomiast obecnie z profesor Renatą Godlewską. Jeżeli chodzi o samo układanie planu, przede wszystkim musimy skupiać się na przedmiotach, które nas obowiązują i są w wykazie przedmiotów dla kierunku głównego. Podkreślam, że możemy też wybierać przedmioty z pozostałych wydziałów. Jest to określona liczba godzin, ale myślę, że nie jest to najważniejsze, żeby dokładnie przedstawić regulamin studiów, tylko mniej więcej zarysować, na czym one polegają. Ważne jest to, żeby dobierać też przedmioty, które nie kolidują ze sobą, ale też, co też jest ważne, nie musimy ograniczać się do danego roku studiów, czyli już na pierwszym roku, jeżeli uważamy, że jesteśmy wystarczająco zaawansowani, możemy brać przedmioty z drugiego albo i z trzeciego roku studiów na dowolnym wydziale. Natomiast opiekun naukowy nadzoruje nasz rozwój, możemy się z nim kontaktować w dowolnej chwili, konsultować nasze wątpliwości, może nam doradzać, a przede wszystkim też sprawdza, czy to, co wymyśliliśmy w swoim planie zajęć, jest po prostu sensowne. Jak myślisz, co dają takie międzywydziałowe studia? Jaka jest wartość dodana w porównaniu ze zwykłym tokiem studiowania i z jakimi umiejętnościami ekstra wychodzą studenci MISMAP? Przede wszystkim studia na MISMAP-ie, w zależności od tego, czy wybieramy tyle przedmiotów, ile możemy, albo też ograniczamy się do minimalnej liczby, ponieważ nikt nas nie ogranicza praktycznie w zakresie liczby godzin, które zrealizujemy w danym roku. W zależności od tego, jak trudną ścieżkę wybierzemy dla siebie, też wyniesiemy inne umiejętności. Przede wszystkim jednak, i to praktycznie w każdym przypadku, te studia uczą umiejętności organizowania czasu. Kiedy musimy nie dość, że ułożyć swój plan w zgodzie z planami zajęć na różnych wydziałach, ponieważ siatki godzin różnią się, to też musimy znaleźć odpowiedni czas na naukę i trzeba przyznać, że uczą też bardzo dużej dozy odpowiedzialności oraz umiejętności organizacji i zarządzania swoimi zadaniami. MISMAP brzmią trochę jak takie studia elitarne. Powiedz nam proszę o tym, jak się tam dostać, czy rzeczywiście są elitarne i czy proces rekrutacji jest inny niż w przypadku tradycyjnych wydziałów uniwersyteckich? Jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny, jest on podobny do wszystkich innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych podobnych kierunków. Mogą się różnić wymagania dotyczące przedmiotów, jednak tutaj trzeba przyznać, że maturzyści mają większą dowolność w wyborze przedmiotów, ponieważ ze względu na różnorodność kierunków jest też więcej przedmiotów dodatkowych dostępnych do zrealizowania czy do podania jako dodatkowy wynik w procesie rekrutacyjnym. Przede wszystkim jednak trzeba powiedzieć, że są to studia dosyć trudne i wymagające. Trzeba naprawdę dosyć dużo czasu poświęcić na naukę, ale też można bardzo wiele z tego wynieść, ponieważ możemy zdobyć wszechstronne wykształcenie w różnych dziedzinach i w praktyce nic nas nie ogranicza, jak bardzo chcemy się rozwijać w różnych kierunkach. Wspomniałaś o rozwoju. Powiedz, czy o MISMAP myślałaś już w liceum? Czy chciałaś się przygotować w jakiś specjalny sposób do tego typu studiów? To znaczy, czy brałaś udział w olimpiadach, konkursach naukowych, czy jakichś innych projektach wykraczających poza standardowy tok nauki, które pomogły Ci później w procesie rekrutacyjnym?
Jeżeli chodzi o to, czy wiedziałam o tych studiach wcześniej, to myślę, że ten podcast jest bardzo pożyteczny, ponieważ nie wiedziałam o MISMAP-ie, kiedy byłam w liceum. Praktycznie dowiedziałam się o studiach w ostatnim tygodniu rejestracji na Uniwersytet Warszawski od swojego znajomego, który wybierał się na humanistyczny odpowiednik MISMAP-u, na MISCH. MISMAP zajmuje się bardziej ścisłymi przedmiotami. Tydzień już po, nie tydzień, ale około miesiąc czy troszkę później po maturze, po napisaniu matury dowiedziałam się o istnieniu MISMAP-u, więc to był bardzo przypadkowy, ale uważam, że bardzo dobry wybór. Jeżeli chodzi o to, co pomogło mi dostać się na te studia, to owszem, uczestniczyłam w pewnych przedsięwzięciach czy konkursach, które ułatwiają rekrutację, ale trzeba też przyznać, że osoby, które po prostu bardzo dobrze napisały maturę, również mogą aplikować na te studia i to z bardzo dużą szansą, że się dostaną. To, co trzeba podkreślić, to to, że w procesie rekrutacji najpierw dostajemy się bezpośrednio na MISMA, a później na wybrany kierunek główny. Na część kierunków istnieje limit miejsc. Ilu studentów MISMAP może kształcić się w ramach na przykład informatyki? I wówczas należy przyznać, że głównie laureaci określonych olimpiad, czy ogólnie po prostu olimpiad, mogą być pewni miejsca na danych kierunkach. Nie zapominajmy jednak o finalistach, ponieważ finaliści różnych olimpiad, ich wykaz też jest dostępny na stronie MISMAP-u, otrzymują 100% jako wynik z określonych matur, czyli na przykład finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej otrzyma 100% z matury w biologii, tak będzie zapisane w systemie i taki będzie dla niego przelicznik punktów, jakby otrzymał 100% z matury z biologii, chociaż nie ma zapisanego 100% na swoim świadectwie maturalnym. Dziękuję Ci bardzo za tę wyczerpującą wypowiedź. To, na co zwróciłam też uwagę, co podkreśliłaś, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych czy szkół średnich, którzy myślą o kierunkach humanistycznych, również mają możliwość studiowania na międzywydziałowych, indywidualnych studiach humanistycznych. To też jest na pewno ważna informacja. No dobrze, to teraz chciałabym Cię jeszcze zapytać o taką rzecz. Agato, jak oceniasz wsparcie naukowe otrzymane w programie Adamet SmartUp? Na czym ono polegało? Przede wszystkim obóz naukowy Adamet SmartUp był jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu, jeżeli chodzi o motywację do nauki, albo też o ludzi, których poznałam, ponieważ pochodziłam z raczej mniejszej miejscowości, jeżeli mielibyśmy porównywać możliwości naukowe w różnych miastach czy innych uczelniach, które są oferowane na danym terenie czy w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Przede wszystkim atmosfera, można powiedzieć, na obozie, to, że miałam styczność z zasobami, które nie dość, że prowadziły jakieś prace naukowe i umożliwiły mi też przeprowadzanie jakichś drobnych prac naukowych w zakresie swoich umiejętności, czy też możliwości, a umiejętności wciąż nabywałam podczas tego obozu, to jednak przede wszystkim była to ogromna motywacja, inspiracja też do rozwoju, poszukiwania nowych rozwiązań. Właściwie to był chyba pierwszy czas, kiedy spotkałam osobę, która studiowała za granicą i powiedziała, że tak, że to można zrobić. Zupełnie nowe perspektywy i też inspirujące osoby. Niektórych wydarzeń z życia nigdy nie zapomnę, a niektóre przyjaźnie wciąż chciałabym kontynuować. Na pewno jednak sam obóz naukowy bardzo dużo zmienił w moim życiu i umożliwił mi ukierunkowanie się na zajęcia ścisłe, na dziedziny ścisłe. Wróćmy jeszcze na chwilę do studiów. Czy na studiach miałaś okazję brać udział w jakichś międzynarodowych projektach? Na stronie internetowej MISMAP można przeczytać m.in. o uczestnictwie studentów w pracach nad czarną materią w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych koło Genewy, o konstrukcji tomografu stanu polaryzacji światła, badaniem różnych odmian insuliny czy analizie danych promieniowania podczerwonego zebranych przez satelitę Akari. Trzeba przyznać, że zarówno MISMAP, jak i ogólnie Uniwersytet Warszawski oferują bardzo dużo możliwości rozwoju, też uczestnictwa w projektach naukowych prowadzonych przez różne instytucje badawcze. To, z czego ja skorzystałam, był na przykład wolontariat w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie w Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka zajmowałam się programowaniem oraz uczestniczyłam w innych przedsięwzięciach organizowanych przez laboratorium, które jednak w
są może troszeczkę w jakiś sposób utajnione i myślę, że to też jest taki element zachęcający do angażowania się w różne przedsięwzięcia, że nie dość, że uczestniczymy w poszerzaniu zakresu naszej wiedzy, to jest to jakby jeszcze praca od wewnątrz, praca bezpośrednio z czymś, co się tworzy i o czym nikt jeszcze nie wie, ale nie mówiąc już o samych poważnych instytucjach naukowych, możemy też założyć koło naukowe lub uczestniczyć w kole naukowym. Wystarczy po prostu znaleźć opiekuna naukowego i to wcale nie jest też tak błahe zajęcie, ponieważ nie tylko założyciele kół naukowych, ale po prostu uczestnicy, więc warto się po prostu zrzeszać w ramach kół naukowych, żeby zdobywać nowe umiejętności. W każdym razie zarówno założyciele, jak i uczestnicy wyjeżdżają na konferencje naukowe, gdzie prezentują swoje prace badawcze, poza to uniwersytet umożliwia, czy też udostępnia laboratoria badawcze do przeprowadzania własnych badań, oczywiście wszystko pod opieką opiekuna, a w szczególności na przykład opiekuna naukowego wybranego w ramach MISLAB, który też trzeba przyznać, że doradził mi w wielu kwestiach naukowych. Od tego jest opiekun naukowy MISLAB, od tego jest tutor, żeby właśnie umożliwić rozwój w kierunku, który nas pociąga. My nie znamy po prostu jeszcze wszystkich możliwości, ponieważ pan profesor Dworek na przykład mi polecił laboratorium bioinformatyki w Instytucie Międzynarodowym i okres, który tam spędziłem, uważam, że jeden z najlepszych w moim życiu, jeżeli chodzi o działalność naukową. Wszystko to brzmi bardzo poważnie, ale jednocześnie bardzo ciekawie. A chciałabym jeszcze, żebyś mi powiedziała, jak wyglądają studia na MISMAP od strony praktycznej. Warszawa to przecież duże miasto, a poszczególne wydziały są często od siebie bardzo oddalone. Ja wiem, że obecnie przy edukacji zdalnej pewnie nie jest to problemem, ale jak to wygląda, gdy zajęcia mają charakter stacjonarny? Czy musisz pędzić co chwila z jednego końca stolicy na drugi, czy być może wszystko masz w jednym miejscu? Powinniśmy zacząć od lokalizacji wydziałów, które wchodzą w skład MISMA, ponieważ większość wydziałów znajduje się na kampusie Ochota, który jest zlokalizowany na południowy zachód od centrum, ale też bardzo blisko centrum Warszawy, dworca centralnego, przede wszystkim jeszcze bliżej dworca zachodniego. Znajduje się tam wydział matematyki, informatyki, mechaniki, chemii, biologii, fizyki. Jeżeli mówimy o Wydziale Filozofii i Socjologii, faktycznie znajdują się troszeczkę dalej, chyba jest około 40 minut podróży na krakowskie przedmieście, gdzie można też zobaczyć Zamek Królewski i ogólnie trzeba przyznać, że te wydziały są w dosyć ładnych miejscach położone. Jeżeli dobrze pamiętam ich lokalizację, Wydział Psychologii też znajduje się w innym miejscu, ale muszę przyznać, że nie pamiętam niestety gdzie dokładnie. W każdym razie tylko te dwa wydziały są dosyć problematyczne, jeżeli decydujemy się łączyć przedmioty ścisłe z kierunkami społecznymi czy z filozofią albo z psychologią. W każdym razie znam też osoby, które mimo wszystko decydowały się na studiowanie filozofii, chemii albo informatyki i psychologii. Moja koleżanka ukończyła właśnie MISMAP z dyplomem z informatyki oraz chyba jeszcze kończył właśnie psychologię. Psychologia trwa 5 lat, więc przy odpowiedniej organizacji czasu i odpowiedniej wytrwałości można połączyć studiowanie kierunków ścisłych z filozofią albo socjologią czy psychologią, ale podkreślam, że większość wydziałów jednak znajduje się na kampusie Ochota. I co ważne jest też do wspomnienia, to podobno, chociaż nie jest to potwierdzone, dla mnie informacja, Wydział Psychologii ma również się przenieść na kampus Ochota, co zdecydowanie ułatwiłoby studiowanie również psychologii. Powiedz nam proszę o swoich planach na przyszłość. Czy wiesz już, co chcesz robić po zakończeniu studiów? Przede wszystkim chciałabym jakoś połączyć biologię z informatyką w swoim życiu i bardzo by mi na tym zależało. Ale to, co trzeba przyznać, to niepodważalna zaleta studiów, czyli różnorodne umiejętności, które możemy wówczas nabyć. Dlatego nawet jeżeli zmienię swoje zdanie w przyszłości, to istnieje szansa, że mogłabym spróbować po prostu swoich sił w programowaniu. Ale z drugiej strony mogę też mieć dyplom z biotechnologii i pracować jako biotechnolog w laboratorium. Jest zdecydowanie więcej ścieżek rozwoju, które muszę wybrać. A trzeba też przyznać, że studia MISMAP jako studia zarówno wymagające, jak i kształcące studentów w różnorodnych kierunkach na pewno byłoby cenione przez pracodawcę jako dobra marka. Agato, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i udział w podcaście naukowym Adamet Smartup. Życzę Ci wielu sukcesów w realizowaniu pasji i planów naukowych. Mam też nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa stanie się dla wielu naszych słuchaczy inspiracją i przekona do tego typu studiów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.
podcast naukowy Adamet Smart Up.